Między ostrzami szermierzy, czyli kulisy wojny na Ukrainie. Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza i Jarosława Kornasia do kupienia na capitalbook.pl. Witam wszystkich obecnych i przyszłych fanów capitalbook.pl. W dzisiejszym odcinku będę prezentował zapowiedź najnowszej książki pana Stanisława Michalkiewicza i mojej skromnej osoby, a tytuł książki to są Kulisy wojny na Ukrainie między ostrzami szermierzy. Książka, którą zapowiadam, dotyczy nie tyle tylko bieżącej sytuacji na Ukrainie, czyli sytuacji tej wojennej, jaka tam nastała od 24 lutego bieżącego roku, ale też głównym celem książki jest przedstawienie pewnej otoczki historycznej związanej z tymi wydarzeniami oraz też cofnięcie się do tego, jak wyglądały relacje ukraińsko-rosyjskie oraz ukraińsko-polskie. Jakie są wpływy Polski na Ukrainie przez wieki były, jakie były wpływy też rosyjskie. Bo patrząc na wypowiedzi Władimira Putina wobec Ukrainy i stosunek w ogóle Rosji, mamy do czynienia z pewnym stosunkiem a la pan i poddany, gdzie właśnie tym panem jest Rosja, panem jest Władimir Putin, a poddanym jest Ukraina, która co prawda jest suwerennym krajem, co prawda ma swój rząd, ma swojego prezydenta, ma swoją dyplomację, ale z drugiej strony Rosja w ogóle na to nie zważa, ponieważ uważa, że właśnie Ukraina musi być podległa Rosji, że jest w rosyjskiej strefie wpływów i nie może prowadzić pewnej swojej polityki międzynarodowej, która miałaby być niezależna od Rosji, a broń Boże nie może wchodzić do żadnych czy to struktur NATO, czy to struktur Unii Europejskiej, czego wyrazem był rok 2014 i tak zwana rewolucja godności, czy to Euromajdan. Oczywiście jest to spojrzenie z pewnej jednej perspektywy, ale z drugiej strony trzeba zauważyć, że przez całe wieki Ukraina była bardzo ważnym elementem w prowadzeniu polityki przez Rosję. Po pierwsze, jest to miejsce bogate w różnego rodzaju złoża. Z drugiej strony, po rozpadzie Związku Sowieckiego, Ukraina, będąc pod rosyjską strefą wpływów, jest dla nich pewnym takim zaczepieniem w Europie Środkowo-Wschodniej. Patrząc też na sytuację związaną z samą wojną na Ukrainie, mamy do czynienia, akurat tutaj tak posunę się tak daleko z pewnym porównaniem, mianowicie z porównaniem do sytuacji w Afganistanie, gdzie w 1979 roku dochodzi do agresji ze strony Związku Sowieckiego na Afganistan i trwa tam wojna, która toczyła się przez 8 lat i finalnie skończyła się tragicznie dla Rosji, która musiała się stamtąd wycofać. Ja chciałbym tylko przypomnieć, że Zbigniew Brzeziński, który od strony takiej politycznej ze strony Stanów Zjednoczonych wspierał właśnie tą stronę Stanów Zjednoczonych jako pracownik amerykański, powiedział już po wojnie, w około 1997 roku, że Stany Zjednoczone doprowadziły do sytuacji dużego prawdopodobieństwa, że władza w Afganistanie zostanie przejęta politycznie przez opcję proamerykańską. Oczywiście nie chodziło o to, czy to Amerykanie to zrobią, czy nie, ale trzeba było stworzyć takie duże prawdopodobieństwo, że tak będzie. To spowodowało, że Rosjanie, będąc zagrożonym, że stracą swoją strefę wpływów, czyli Afganistan, wkroczyli ostatecznie do Afganistanu i rozpoczęła się tam krwawa wojna trwająca 8 lat, która finalnie zakończyła się klęską Związku Sowieckiego. Co jest istotne też w tej książce, poruszamy sprawę samej Ukrainy, Rusi Kijowskiej i tego, czy Ukraina jest rzeczywiście tą takim matycznikiem Rosji, bo z jednej strony Rosjanie uważają, że te ziemie ukraińskie to jest Ruś Kijowska, która należy się Moskwie, a z drugiej strony Ruś Kijowska uważana jest za ten zaczątek powstawania państwowości ukraińskiej. Te wszystkie elementy związane też z tą sytuacją po 1918 roku, gdzie powstaje niepodległe państwo ukraińskie, które w wyniku tej całej zawieruchy związanej z rewolucją sowiecką jednak niknie z mapy świata i kończy się to wchłonięciem z jednej strony Ukrainy przez Polskę, a z drugiej przez Związek Sowiecki. O tym wszystkim, o tym podłożu historycznym, o tym podłożu politycznym tej wojny razem z panem Stanisławem
opisujemy to wszystko właśnie w książce Kulisy wojny na Ukrainie między ostrzami szermierzy. Serdecznie Państwu polecam tą książkę. Książka już teraz jest do kupienia u nas w księgarni kapitalbook.pl. Książka jest właśnie z autografem pana Stanisława oraz moim i może Państwo już teraz zamawiać przez sprzedaży. Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Między ostrzami szermierzy, czyli kulisy wojny na Ukrainie. Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza i Jarosława Kornasia do kupienia na kapitalbook.pl.